Hej siemanko, tu Fisiel. Dzisiaj przedstawię wam listę 5 największych faili, jakie przytrafiły się gwiazdom muzyki. Wyniki konkursu o PSC na końcu tego filmu. Zachęcam was do zalajkowania mojego Facebooka oraz dodania mnie na Snapie, zresztą całe info macie rozpisane w opisie, gdzie też was zapraszam. Bez przedłużania zaczynajmy odcinek, miłego oglądania. Po obejrzeniu zostaw łapkę. Miejsce 5. Zaczynamy od wpadki znanej gwiazdy muzyki pop. Chodzi mi tutaj o Beyoncé, która na jednym ze swych koncertów niechcący znalazła się zbyt blisko wiatraka, przez co... sami sprawdźcie. Miejsce 4. Na tej pozycji uplasowała się Taylor Swift wraz z spadką, kiedy to jej spódniczka czy sukienka, nie wiem, nie znam się, podwinęła się do góry, odsłaniając co nieco. Na szczęście dla wokalistki nie zapomniała ona o bieliźnie. Miejsce 3. Na pozycji kolejnej znalazł się pierwszy mężczyzna w tym zestawieniu. Mowa o wszystkim dobrze znanym wykonawcy, jakim jest Pitbull. Podczas jednego ze wspólnych występów z Jennifer Lopez, artysta ten chyba nie spodziewał się tak bliskiego kontaktu z Jennifer, przez co coś mu wstało. Miejsce 2. Na miejscu 2 znalazł się wykonawca, którego zna każdy, a czy lubi, to kwestia sporna. Mowa oczywiście o Justinie Bieberze, który swego czasu miał niezłą wpadkę. Taka rada, lepiej odłóżcie jedzenie. Miejsce 1. Dzisiejszy odcinek zamyka Katy Perry. Ta znana wokalistka na jednym ze swych koncertów miała naprawdę niezłego faila. Tak naprawdę nie wiadomo, czy była ona pijana, czy było to zwyczajne omdlenie, jednak jej ruchy były naprawdę dziwne, zresztą sami zobaczcie. To już koniec tego filmu, standardowo strzel lajka, jeśli umiliłem ci czas, to naprawdę zachęca do tworzenia kolejnych materiałów. Nie zapomnij też o komentarzu. Konkurs na PSC wygrał ten oto pan, którego teraz macie na ekranie. Kod wysłałem ci w wiadomości prywatnej na Instagramie. A ty, drogi widzu, jeśli chcesz ze mną pogadać prywatnie, to dobrym pomysłem jest dodanie mnie na Snapie lub napisanie na Facebooku czy też Instagramie. Wszystkie potrzebne linki masz w opisie, a za chwilę na ekranie pojawią ci się inne moje filmy, a także mój awatar. Kliknij na niego, aby zasubować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie, trzymaj się i do usłyszenia. Cześć!